Złamanie przez komunistów legalnej opozycji spowodowało, że większość społeczeństwa przyjęło postawę dostosowania się do nowej rzeczywistości oraz współpracy z komunistami. Jednocześnie obiecana przez komunistów poprawa warunków życia nie następuje, co rządzący usprawiedliwiają działalnością antykomunistycznego podziemia. Równocześnie w przestrzeni publicznej dbano również o podtrzymywanie strachu przed wybuchem III wojny światowej. Osoby sprzeciwiające się nowemu systemowi otrzymały miano wroga ludu i były zwalczane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, któremu podlegało około 70 tysięcy członków Urzędu Bezpieczeństwa, czyli Policji Politycznej. Metodą szantażu lub zwykłego przekupstwa UB stworzyła sieć cywilnych współpracowników, dzięki którym była w stanie kontrolować wszystkie sfery życia. Dowództwo Armii Krajowej, świadome intencji sowieckich, zainicjowało powstanie organizacji Niepodległość, w skrócie NIE, której zadaniem było podjęcie walki z nowym okupantem. Struktura ta jednak została szybko rozbita przez służby bezpieczeństwa. Taki sam los spotkał następczynię NIE, czyli Delegaturę Sił Zbrojnych na kraj. 2 września 1945 roku z inicjatywy pułkownika Jana Rzepeckiego powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, w skrócie WIN. Wkrótce organizacja ta stała się najważniejszą siłą antykomunistycznego podziemia. Z dużą nadzieją patrzono na legalne działania, jakie prowadziły siły polityczne zgromadzone wokół Stanisława Mikołajczyka. Dlatego zrezygnowano z prowadzonych na szeroką skalę działań partyzanckich. Jednak część oddziałów działała w lasach, stając się schronieniem dla osób, które ukrywały się przed represjami. Do najsłynniejszych należały oddziały dowodzone przez majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik, oraz majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Oba działały na Lubelszczyźnie. Oraz grupa Franciszka Jaskulskiego, pseudonim Zagończyk, która działała na Kieleczczyźnie. Większość zwartych zgrupowań partyzanckich została rozbita w latach 1945-1947, a zmęczenie wojną społeczeństwa powodowało, że poparcie dla walki zbrojnej było coraz mniejsze. Kolejne amnestie władz komunistycznych doprowadziły do tego, że coraz większa ilość konspiratorów decydowała się na ujawnienie. W 1947 roku Zrzeszenie WIN zostało rozbite przez komunistyczne siły bezpieczeństwa. W 1948 roku Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął operację Cezary. Na jej potrzeby stworzono fikcyjne dowództwo rozbitego wcześniej WIN-u, które prowadziło rekrutację ochotników do swoich struktur. Ci, podejmując współpracę z tą organizacją, sami oddawali się w ten sposób w ręce służby bezpieczeństwa. Operacja ta przyczyniła się w znacznej mierze do faktycznej likwidacji podziemia niepodległościowego. Walkę dalej toczyły oddziały skupione w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, które związane było z Ruchem Narodowym. Wśród nich najsłynniejsze były oddziały Henryka Flamego, pseudonim Bartek, oraz Zygmunta Szyndzielarza, pseudonim Łupaszka. Najdłużej trwał opór grup konspiracyjnych liczących kilkunastu ludzi. Ostatnie oddziały antykomunistycznej partyzantki dotrwały do początku lat 50., nie odgrywając jednak większej roli. Za ostatniego żołnierza podziemia uznaje się Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, który zginął w obławie w 1963 roku. Szacuje się, że w 1945 roku antykomunistyczna partyzantka to około 17 tysięcy żołnierzy. W 1947 już tylko było ich około 1800, a w latach 50. ich liczba oscylowała między 200 a 300 osobami. Około 8600 żołnierzy zginęło w walce. Żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski, określa się dziś mianem żołnierzy niezłomnych lub wyklętych. Jednym z priorytetów pierwszych miesięcy rządów komunistów była dynamiczna rozbudowa aparatu bezpieczeństwa. Nad całością procesu czuwało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ściśle współpracowało z nim sądownictwo, skazując na wysokie kary, nierzadko śmierci, działaczy konspiracji. Cała machina była bezlitosna. Na śmierć skazywano nie tylko dowódców partyzanckich oddziałów, ale nawet zwykłych żołnierzy czy sanitariuszki, takie jak 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Kary dosięgły również bohaterów konspiracji antyniemieckiej. Na śmierć skazano Witolda Pileckiego, pseudonim Witold, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz, gdzie miał zbierać dla rządu londyńskiego informacje o sytuacji w obozie i który po wojnie, z polecenia władz emigracyjnych, organizował działalność wywiadowczą. Również na śmierć skazano generała Emila Fieldorfa, pseudonim Nil, byłego dowódcę Kedywu, mimo tego, że skorzystał on z amnestii i zaprzestał działalności konspiracyjnej.
Represjom poddawano zwykłych żołnierzy podziemia, którzy skorzystali z amnestii, jak i żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy zdecydowali się na powrót do Polski. Więziono ich, bito, torturowano, mieli oni problem ze znalezieniem pracy. Jedną z takich postaci był bohater polskich sił powietrznych na zachodzie Stanisław Skalski, który w trakcie wojny zestrzelił najwięcej niemieckich samolotów spośród polskich lotników. Ogólnie w okresie stalinowskim prześladowania dotknęło około 1 000 000 osób, a sądy komunistyczne wydały około 9 000 wyroków śmierci. Kolejne tysiące zmarły w więzieniach w wyniku złych warunków i brutalnego traktowania. Dziesiątki tysięcy trafiły do więzień i obozów pracy. Opór polskiego społeczeństwa przeciw komunistom próbowano wspierać na Zachodzie. W 1949 roku w Monachium powstało Radio Wolna Europa. Od 1951 istniała jego sekcja Polska, której twórcą i dyrektorem był Jan Nowak-Jeziorański. Za jej pośrednictwem przekazywano Polakom informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie, które pozbawione były komunistycznej propagandy. Radio informowało o zbrodniach stalinowskich i działaniach służb bezpieczeństwa. W 1953 roku na Zachód ucieka Józef Światło, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. On to, na falach audycji Za kulisami bezpieki i partii, ukazywał polskiemu społeczeństwu skalę komunistycznych zbrodni oraz patologię urzędników partyjnych. Słuchanie radia Wolna Europa było w Polsce zakazane.